Są ostatnio w swoich archiwach fotki z telewizyjnego spotkania przeciwko Gadomskiemu. No. Tak jest sprzedałam. Chcemy podać sesji Rady Miejskiej w Makowie Manowieckim, sesję aktualną na szpitali, na wniosek pana burmistrza. Witam bardzo serdecznie panie i panów radnych. Witam pana burmistrza. Witam radnego sejmiku wojewódzkiego pana Mirosława Augustyniaka. Bardzo serdecznie witam wszystkich gości zaproszonych na dzisiejsze nasze obrady. Witam mieszkańców naszego miasta, serdecznie przybyłych. Witam przedstawicieli naszej lokalnej prasy. Obsługę prawną dzisiejszej sesji zapewnia pan mecenas Jan Tadrzak. Bardzo serdecznie pana. Na podstawie listy o obecności stwierdzam, że na 15 radnych nieobecnych jest dwóch. Pan Szczuciński usprawiedliwiał się. Pan Barański nie wiem, może się spóźni. Wobec powyższego informuję, że dzisiejsze nasze obrady są prawomocne, a podejmowane uchwały i decyzje posiadają moc prawną. Mogę mi prosić na tą listę. Ale jaką listę? Listę obecności. Tak za chwilę będzie. Zaproszenia na dzisiejszą sesję. Państwo radni otrzymaliście porządek obrad. Mimo że jest to sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym. Pytam, czy ktoś ma uwagi na zaproponowane porządkowe. Nie widzę, a więc poddaję pod głosowanie, kto jest za przyjęciem zaproponowanego przez pana burmistrza porządku obrad. Proszę o podniesienie ręki. 13 osób głosowało za. Wszyscy obecni na sali. Informuję, że porządek obrad został przyjęty. Następnym punktem naszych dzisiejszych obrad jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki z ograniczeniem odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Makowie Mazowieckim. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, a więc o odczytanie projektu uchwały poproszę pana Gosowskiego. Ale myślę, że jej twórcza. Myślę, że ustami mojego zastępcy pana przewodnicza na Filkowskiego, pana Kosmika, pana Lecha Jarockiego. No przy również twórczej dyskusji innych osób wyjaśniliśmy potrzebę, ideę tego, co było proponowane na sesji, ponieważ nie zostało to realizowane. Ja determinowany tutaj podjęciem tych szybkich kroków dotyczących mieszkańców miasta Cieplu proponuję ponownie te trzy uchwały w ślad i również dodatkowe dwie budżetowe. Ja apeluję do państwa radnych o ich podjęcie. Jestem przekonany, że albo
samo to zrobimy jak najszybciej przy pomocy naszej spółki Jumy, albo stracimy rok czy dwa lata i zaistnieje niebezpieczeństwo, że nie będzie możliwości kolejnych megawatów i podłączania tych, których już można podłączyć w firmie, to jest 3 megawaty, nie będzie możliwości podłączania kolejnych mieszkańców i zakładów przemysłowych. Dlatego bym serdecznie jeszcze raz apelował o bardzo tutaj wnikliwe podejście do tematu. Proszę na podobną wolę w tym temacie. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowna Rado. Kiedy była podejmowana uchwała w sprawie powołania Zakładu Energetyki Cieplnej, nie było jednomyślności wówczas, ponieważ wszyscy wiedzieliśmy, że nie jest to tak oczywiste. Powinien być jasny przekaz, że jest jedna spółka, która zajmuje się ciepłem i w tej chwili ta uchwała burmistrza miasta idzie jakby w tym kierunku, żeby było wiadomo, żeby było oczywiste, że spółka, która ma doświadczenie, bo jednak już tyle lat działa na tym naszym markowskim rynku, że to ona będzie prowadziła projekt ciepłowniczy. Więc myślę, że istnieje szansa w tej chwili na to, żeby taką uchwałę o uchyleniu uchwały poprzedniej o powołaniu Zakładu Energetyki Cieplnej, żeby podjąć, żeby tylko przekazać, że Juma, że stawiamy na Jumę, żeby ona prowadziła politykę ciepłowniczą. Dziękuję. Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo Radni, Szanowni Państwo obecni na sali. Jestem winien pewnie wyjaśnienie, dlaczego powstał pomysł powołania tej nowej spółki, prawda? Bo to wygląda tak, że najpierw powołują, później likwidują. Ja wielokrotnie rozmawiałem z Panem Burmistrzem na temat możliwości rozwoju ciepłownictwa i ciepłownictwo w taki sposób, żeby nie obciążać to budżetu miasta, jednocześnie, żeby też nie zastały jakoś maksymalnie wysoko ceny za dostarczaną energię cieplną. Panie Burmistrzu, przykro mi jest to mówić, ale uważałem, że rozmawiam z człowiekiem, który autorytatywnie wie, o czym mówi. Gdy rozmawialiśmy o różnych problemach, pan odpowiadał, że partner, czyli wspólnik w tej spółce, na to się nie zgodzi. Ja uważałem, że pan wie, o czym pan mówi, dlatego też powiedziałem, że jeśli wspólnik się nie zgadza na to, na tamto, to trzeba będzie oddzielnie, niezależnie taką kotłownię wybudować i później już troszeczkę post factum ze wspólnikiem rozmawiać, żeby ten problem ciepłowniczy rozwiązać. Wydaje mi się, że zostały wprowadzone w błąd, bo pańskie odpowiedzi na te pytania mijały się z prawem. Wydaje mi się, że wola spółdzielni jest zupełnie inna i jest szansa rozwiązania tego, żeby i mieszkańcy byli zadowoleni, i kolejni, którzy potrzebują tego ciepła, również. To są szczegóły. Ja nie chcę w tej chwili w te szczegóły wchodzić, ale taką szansę widzę. Ta inicjatywa, którą zgłosił pan radny Bronowicz na poprzedniej sesji, uważam, że powinna być kontynuowana. Taki zespół powinien powstać, żeby wypracować to
już w szczegółach, bez jakiegoś publicznego, wielkiego zaangażowania, bo przecież to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby to zrealizować, a nie żeby robić z tego jakikolwiek, mówiąc już kolokwialnie, dym. I tylko tyle chciałem powiedzieć, że to nie było po to, żeby kogoś skłócać, ale było po to, żeby ten problem rozwiązać. Okazało się, że chyba miałem, przykro mi to mówić, ale złe informacje. Dziękuję bardzo. Uchwała nr 38, łamane przez 247, łamane przez 2013 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 13 grudnia 2013 roku, uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Makowie Mazowieckim. Podstawa prawna, paragraf pierwszy, uchyla się uchwałę nr 31 łamane przez 209 łamane przez 2013 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Makowie Mazowieckim. Paragraf drugi, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem proponowanej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Informuję, że głosowało 14 radnych. 14 radnych było za. Uchwała o uchyleniu uchwały w sprawie wyrażenia zgody została przyjęta. Następnym punktem naszych dzisiejszych obrad jest podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia długoterminowej pożyczki. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję o odczytaniu projektu uchwały. Uchwała nr 38, łamane na 248, łamane na 2013 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 13 grudnia 2013 roku, zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia długoterminowej pożyczki. Na podstawie artykułu 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy oraz artykuł 6 ust. 1 punkt 2 i ust. 2 punkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 3, łamane na 11, łamane na 2010 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie udzielenia długoterminowej pożyczki. Paragraf drugi. Otrzymuje brzmienie. Paragraf drugi. Spłata pożyczki nastąpi w okresie od sierpnia 2013 roku do grudnia 2018 roku. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W podpisie przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Zawielski. Dziękuję bardzo za odczytanie projektu uchwały. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem proponowanej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? 14 osób głosowało, przy jednym głosie wstrzymującym. Informuję, że uchwała została podjęta.
z sektora ulicy 1 Maja Pułaskiego. Dlatego też pozwolę sobie z nim zabrać głos, ponieważ państwo mogą nie znać konsekwencji tej uchwały, ja rozumiem ich obecność tutaj, bo odwiedzamy też spółdzielnie. Otóż, proszę Państwa, konsekwencją tej uchwały jest to, że miasto obietnice złożone tym mieszkańcom tą uchwałą ceduje na spółkę Juma. Czy ja dobrze rozumiem autorów tej uchwały? Tak. Więc teraz w przyszłorocznym budżecie, w jego projekcie, nie ma nawet złotówki na inwestycje ciepłownicze w mieście. Czyli ten drugi etap, czyli podłączenie bloków 1 Maja 7, Moniuszki 4, budynek Urzędu Miejskiego i Straży Pożarnej będzie musiała wykonać spółka Juma. Tylko jest jeden problem. Spółka Juma musi zrobić projekt centralnej ciepłowni. Te pieniądze, 250 tysięcy, to będzie też mało na to. I musi mieć jeszcze pieniądze na fakt własny pod warunkiem, że osłabiony program Kawka w ogóle wejdzie w życie. I tu może być problem. Także ja broń Boże, nie chcę na Państwa wpływać, jak macie głosować, tak czy inaczej, ale należy znać konsekwencje uchwały publicznej, że jeśli Państwo zagłosujecie za tą uchwałą, bo uważam, że tak powinno być, to abyście Państwo pracując nad budżetem, bo ja wiem, że to jest projekt, potem możliwe są nowelizacje, tak? Że Państwo będą nowelizowane, dlaczego gminy nie może być, tak? Zresztą rozumiem, że stacjami mamy permanentnie do czynienia w samorządach. Żeby wziąć pod uwagę to, że żeby zamieścić w tym budżecie jakieś wsparcie na budowę tego drugiego etapu, który Państwo mieszkańcom jako gmina obiecaliście w przyszłym roku. Bo spółka Juma na to pieniędzy mieć nie będzie w roku przyszłym. Żeby była tego świadomość. Dlatego taka gorąca prośba, abyście byli konsekwentni. Skoro wypadły obietnice pustej mównicy i na korytarzu rozmowa z mieszkańcami, to żeby też w projekcie budżetu jakieś kwoty zabezpieczyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby w tym temacie zabrać głos? Nie widziałem, jest to czytanie projektu uchwały. Poproszę pana Dąbrowskiego. Uchwała nr 38, łamane przez... Przepraszam, przepraszam. To tak pójdę pana rękę. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Szanowni Radni, pojawia się, znaczy pół roku temu jest, wydawało się, że to jest ostatni pociąg do Jumy, tak powiem. Dzień dzisiejszy pokazuje, że niekoniecznie. Jednakże chcę powiedzieć, że oprócz tego projektu budowy kotłowni węglowej pojawia się też inicjatywa doprowadzenia do Markowa Mazowieckiego gazu. Chcę powiedzieć, że dwa tygodnie temu na posiedzeniu zarządu samorządu wojewódzkiego przedstawiciele PGNiG zgłosili chęć przeprowadzenia nitki gazu z Pultuska do Markowa, jak również wykonania podobnych inwestycji na drodze między Przasnyszem a Gorzelami i kilku innych. Te inwestycje mają być w przyszłym tygodniu, czyli we wtorek, znowu na posiedzeniu samorządu, zarządu województwa mazowieckiego, mają być w tych sprawach podejmowane uchwały. Jeśli uchwały zostaną podjęte, to powstanie tak zwany kontrakt terytorialny, który jest jakby nowym takim narzędziem porozumiewania się czy jakiejś współpracy między rządem a jakimiś po prostu województwami. Więc ten kontrakt ma szansę być we wtorek przegłosowany na tym samorządzie wojewódzkim i wówczas pójdzie on do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju i tam, a to z kolei będzie przekazywać dalej je do Unii Europejskiej. Więc skoro pojawia się taka możliwość, żeby ten gaz został do Markowa doprowadzony,
myślę, że trzeba stworzyć, prawda, ku temu szansę. Zatem dzisiejsze głosowanie w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego, czy też działki, prawda, jeśli byłoby przeciw tym środkom, tej działce i tym pieniądzom, to wcale nie znaczy, że to jest blokowanie tej inicjatywy powstania kotłowni węglowej. Nie. Jeśli chodzi o kotłownię węglową, to jest raczej mobilizacja do wszystkich tych decydentów, którzy w tej sprawie mogą coś zrobić. A więc tak, oczekujemy na powołanie prezesa spółki Juma i chcemy wiedzieć, jaką ma koncepcję, prawda, rozwinięcia tej sieci. Chcemy wiedzieć, ile będzie kosztował projekt na budowę tej ciepłowni, ile w końcu, jaka może być przypuszczalna suma czy kwota powstania takiej ciepłowni węglowej i jakie będą w tej sprawie poręczenia. To jest tego typu jakby presja, jaką chcemy po prostu wywrzeć, żeby dopracować pewne sprawy, które są tutaj bardzo, bardzo istotne. A jednocześnie stwarzamy szansę na projekt gazowy. Na marginesie tej sprawy chcę powiedzieć jedną rzecz. Często mówimy o tym, że politycy, mamy taką bardzo negatywną opinię na temat polityków, że właściwie jesteśmy my, jako jesteśmy im potrzebni tylko wtedy, kiedy przed wyborami. A w tej chwili jest taki moment, kiedy władze nasze, czy wojewódzkie, czy nasi politycy, czy przedstawiciele, mogą w tej chwili walczyć o to, żeby ten projekt modernizacyjny, bo tak go trzeba nazwać, jeśli chodzi o projekt gazowy, żeby go przeprowadzić. Więc to chciałem powiedzieć, że, żeby dać pod rozwagę, że to głosowanie, które się za chwilę odbędzie, daje szansę alternatywnego jakby działania i w stronę gazu, i w stronę węgla. Bez względu na to, prawda, jakie były te polityczne opinie. Dziękuję. Ja jestem odwrotnym pytaniem. Nijak się ma ta uchwała do gazu. I uważam, że ta uchwała jest najważniejsza w dzisiejszym strategiczna, a to, co Państwo przegłosowali, to nie jest takie, nawet tylko pozorne, ale to jest tylko takie pomożenie, że tak powiem, nie wiem, spółce na chwilę, a nie rozwiązuje problemu budowy źródła i budowy sieci. Jak będziemy bankowie gaz, to będziemy się martwić. Rury, które, czy wiece, które postawimy, jeszcze to, co przez 5 lat zardzewieć. To jest raz. Druga sprawa, że też mi zależy na tym, co jest zrobione tutaj jest od własnego do ten, tak? Przejmuje to spółka i mamy system tutaj, że tak powiem, do rysowej spółka sprzedaje i zaoszczędzamy jeszcze na bacie tutaj. 50 tysięcy to też w budżecie miasta jest dużo, bo na to można zrobić jedną małą ulicę albo razem dwa chodniki. Także tutaj ja naprawdę bym Państwa apelował, jeżeli mamy i tutaj dzisiaj zadyskutować, że robimy ciepło i robimy jak najszybciej, bo nie ma czasu, to ta uchwała jest kluczowa. I to nic nie stoi w przeszkodzie z tym, co podejmie sejmik województwa, może z jaką uchwałę, czy z gazem, to nie stoi w przeszkodzie, bo jeżeli chodzi o tą piecę, a piecę z miałowego na gazowe, to jest kwestia, niech pan sobie powie, to jest kwestia i szybka, i niedługa. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Rzadko się zgadzam z Panem Burmistrzem, ale ostatnio jakoś te nasze drogi się schodzą, dlatego że intencja powołania spółki, która naprawdę i na niej możliwości jest bardzo duża. Jeżeli to, co powiedział Pan Gadomski, to nie jest tylko kwestia tego, żeby wprowadzić aportem działki i również dać pieniądze na projekty, ale również żebyśmy już ja na komisjach mówiłem, żeby myśleć nawet pod kątem takim, żeby pewne inwestycje zdjąć po to, żeby zabezpieczyć pieniądze na tą inwestycję pod tytułem ciepłownictwo. Myślę, że tu powinniśmy się najbardziej skupić i również myśleć, za dwa tygodnie będziemy mieli kolejną sesję w sprawie budżetu i ja będę taki wniosek składał. Ale również bym prosił, żeby w projekcie budżetu na 2014 zabezpieczyć te pieniądze.
Na pewno, ja już ostatnio też mówiłem na sesji, na pewno sprawa gazu jest bardzo, bardzo dobra, jeżeli chodzi o ekologię. Nie mówmy, drodzy Państwo, że to będzie tanie źródło ciepła. Już były przedstawiane na ostatniej sesji wyliczenia, ile jest, jakie to są, ile kosztuje gigajoule z gazu i jest to ponad 200%, 150-200% drożej w stosunku do gazu. Także na pewno, tylko na pewno jest to dobre źródło, bo jest ekologiczne, ale pomyślmy o, tu już właśnie się zwracam do mieszkańców ulicy 1 Maja, dajmy im taką nadzieję, bo jest to w najbliższej przyszłości, że ci Państwo będą mieli już podłączenie, już będą myśleli o tym, żeby swoje mieszkania zabezpieczyć w ciepło. Sprawa gazu, tak jak było mówione, czy to będzie 5 lat, czy 10 lat, to nie jest takie proste. Jeżeli będziemy mieli już pewien system zbudowany w mieście, jest taka możliwość, żeby również to funkcjonowało i z gazu, i z innego źródła, czyli węgla lub miał. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Pana Pustynia, proszę. Pan burmistrzowi zaczęło się bardzo śpieszyć. Do tej pory jakoś było powoli, były różne propozycje. Pan burmistrz cały czas zwlekał, cały czas odkładał, zastanawiał się. Teraz nastąpiło nagle przyspieszenie. Proszę Państwa, pan radny Jaruszewski ekonomicznie mówi fajnie, bo mówi, że będzie drożej i tak dalej. Wszystko ma rację. Tylko proszę Państwa, jeśli nam zależy na tym projekcie doprowadzenia gazu do Makowa. Pan radny Brunowicz tutaj nic nie skłamał. Jeżeli spółka sama na zarządzie województwa przedstawiła ten projekt jako projekt do realizacji z możliwością spięcia ekonomicznego, to teraz jeśli, a prawda jest taka, że no, na pewno pójdzie burza informacyjna, że jest, będzie nowa kotłownia, że będzie węglowa i tak dalej, oni się z tego wycofali. Można to pogodzić. Wcześniej, na poprzedniej sesji, pan Brunowicz mówił o tym zespole, który powinien pewne rzeczy wypracować. Nie potrzeba na to dużo czasu. Panie burmistrzu, były obawy co do umowy spółki. I można też się spotkać, porozmawiać, bo tu nie chodzi o eliminowanie kogokolwiek. Chodzi o pewną zasadę. Bo pan prezes Gadomski jest super prezesem dla swoich spółdzielców. Ale być może ma powstać Ministerstwo Energetyki, ja nie mówię tego złośliwie, i zostanie tam ministrem. I nie wiadomo, jaki nawiedzony przyjdzie na przykład na prezesa Domakowa, jakie może mieć szalone pomysły i powinno być uporządkowane tak, że zabezpiecza ta umowa interesy spółdzielni w sposób właściwy i spółdzielców, ale też interesy miasta. I uważam, że można spotkać, dogadać się i pewne zapisy w umowie zmienić. No jeżeli panu tak szybko zależało, no to też dlaczego pan no, tego nie zrobił, żeby dogadać się i pewne zapisy zmienić. Nie wiem, jakie pan podjął próby, ale na razie nie widać, żeby była jakaś skuteczność tych działań. Proszę Państwa, wiadomo, że zależy na podłączeniu pewnych obiektów. I nikt nie mówił, że ta kotłownia węglowa będzie natychmiast wygaszona. A jeśli by przyjąć taką koncepcję, że będzie budowana kotłownia gazowa celem zabezpieczenia tych odbiorców, którzy są do tej pory nie podłączeni, ale nie są to gospodarstwa domowe. Można przecież stawkę podzielić dla gospodarstw domowych, dla przemysłu, dla budynków użyteczności publicznej. Jeżeli starostwo zużywa 1 000 000 zł na olej napędowy, to w przypadku gazu ziemnego na pewno wyda mniej.
To jest kwestia dogadania. Ja nie sądzę, że pan prezes będzie to wetował. Uważam, że to jest kwestia rozmowy, panie burmistrzu. Tylko mam przykre przeświadczenie, że nie zawsze chyba pan wie, o czym pan mówi. Ja wiem, że ja wchodzę w szczegóły, ale proszę państwa, tu już 2 tygodnie czy 3 tygodnie krew nie poleci i nic się nie stanie. Dajmy to, co powiedział pan radny Bronowicz. Niech ten zarząd podejmie tę decyzję, że w kontrakcie się to znajdzie. Niech te PGNiG wie, że my decydujemy się na to, żeby ten gaz był i że takie źródło ciepła będzie uwzględniane. Ono nie musi być już uwzględniane dla odbiorców indywidualnych, czyli gospodarstw domowych. Bo uważam, że ta 5-megawatowa kotłownia, która w tej chwili funkcjonuje, jeśli chodzi o gospodarstwa domowe, zapewni odbiór ciepła, dostawę ciepła. Natomiast to, co by było podłączane, czyli przemysłówka, użyteczność publiczna, która funkcjonuje na oleju opałowym, poszłaby w gaz. I tak by mieli tam. A za 4 lata, jak na przykład technologicznie będzie niewydolna ta kotłownia, podejmiemy decyzję. Może wykupimy tą kotłownię po panu Kondrackim, będziemy dla gospodarstw domowych z rębkami ogrzewać. Być może będzie tak, że za 4 lata rzeczywiście te opłaty środowiskowe wzrosną do takich kwot i tak będzie to przyciskane, że może rzeczywiście ten gaz po tych wszystkich opłatach będzie po prostu tańszy. Nie zamykajmy takiej sytuacji, że gdzieś mamy szansę coś skorzystać, a my mówimy, że nam się to nie bardzo podoba, nam się to nie bardzo opłaci i odwracamy się do tego plecami. 20 lat, tu niektórzy mówili na tej sali, była jakieś różne rozmowy na temat gazu. Uważam, że w ciągu tych 20 lat teraz pojawiła się największa możliwa szansa. I ten zespół, o którym mówi pan radny Bronowicz. Ja, panie burmistrzu, sobie nie wyobrażam, że w tym zespole nie ma pana. Nie wyobrażam się, że nie ma pana prezesa. Nie wyobrażam sobie, że nie ma nowego prezesa spółki Juma. Nie wyobrażam sobie, jeśli mamy korzystać ze środków zewnętrznych, że nie będzie tam prezesa Dziadaka. I oczywiście przedstawicieli rady, którzy zostaną wybrani jako przedstawiciele do tego zespołu. I usiądźmy w gronie tych 7 osób, porozmawiajmy, przeanalizujmy, a nie dawajmy takich sygnałów, że po prostu dzisiaj się walczy o różne rzeczy, a my dajemy jakiś taki sygnał zasiania wątpliwości w tym, który myśli tutaj coś zainwestować. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Ja myślę, że pan Augustyniek wprowadza ferment do tych naszych obrad, dlatego że jest kwestia rozwoju firmy, która stworzy pewne źródło, które już będzie sprzedawała. Natomiast to, co pan się czepnął tego gazu, to przecież mamy spółkę KLiG. Spółka, która działa co najmniej od trzech lat na terenie Makowa. W tym roku zasila szpital. Jest możliwość, żeby również podłączyć tą ciepłownię, która będzie na ulicy Ciechanowskiej, czy tam Przemysłowej. Dlaczego mówimy o rzeczach, które gdzieś tam będą za ileś lat? Mamy gaz, jest taka możliwość. Jeżeli mówimy o rozwoju firmy Juma, to zabezpieczmy dla nich pieniądze, żeby mieli taką możliwość. Pan mówi, że 2 tygodnie czy pół roku to jest... Nie, dlaczego akurat po 2 tygodni taki popęd jest na to, żeby stworzyć tą spółkę, żeby ją zasilić? Czy niech pan się spyta mieszkańców 1 maja, czy 10 lat to jest długo, czy 2 tygodnie to jest krótko? Ci ludzie czekają na każde źródło, na każdą możliwość podłączenia się. Panie radny, ja proszę nie mieć bo źródło dla państwa tutaj na 1 maja to jest kotłownia z ulicy Łaskiego. Tak, ale jeżeli mówimy o rozwoju ciepłownictwa, to nie jest kwestia taka, że teraz. To jest taka możliwość, przecież pan prezes powiedział, że jest w momencie. Proszę pozwolić mi skończyć.
Jeżeli mówimy o rozwoju firmy Juma, bo tej spółce trzeba dać uposażenie finansowe, jak również i działki. Ja również mówiłem, tak jak i pan prezes powiedział, o zabezpieczeniu pieniędzy w budżecie na 2014 celem podłączenia zrobienia tej drugiej nitki. Skupmy się, drodzy państwo, dzisiaj na tym, co mamy. A sprawa gazu, tak jak powiedziałem, jeżeli będzie możliwość PGNiG, no jeżeli zauważy, że jest taka możliwość sprzedaży swojego źródła energii, to będzie zainteresowany, żeby podłączyć. Na razie mamy KRI i powiem państwu, że nikt z mieszkańców nie jest na razie zainteresowany, bo ma swoje źródła. Jeżeli to będzie alternatywne i tańsze, ale nie jest tańsze. Dlaczego? Ja chciałbym też pana burmistrza usprawiedliwić, dlaczego. Są nowe obiekty, bank spółdzielczy, hala sportowa na ulicy Kopernika. To są budynki, które czekają teraz na ciepło. Jeżeli spółka Juma będzie miała możliwości, wtedy da zabezpieczenie dla tych obiektów. Dziękuję. Radna Buzyniak, pierwszy w powiedzi nazwał mnie, nie wiem, kłamso, szukańcem. Ja tutaj twierdzę publicznie, że kłamso nie jestem. Po drugie, powiedzę, nazwał mnie po prostu głupcem albo laikiem. Oczywiście podaję to ocenie państwu, ale ja od pół roku w języku ciepła mówię językiem naszego prezesa Gadomskiego, czy językiem Grzegorza Napierkowskiego. To jeżeli ja jestem w tym temacie laikiem, to ja rozumiem, że ci panowie wszyscy, którzy w tym temacie dążymy ten temat, żeby jak najszybciej przystąpić do realizacji zadania, no są tam sami jak. Także tyle mogę stwierdzić. Jeżeli projekt za 250 tysięcy, czy prezes powiedział, czy więcej, to nie obrażam, że to będzie projekt razu nam miał. Bo ten projekt to napisze, tak? Wariantowo, czy napisze, proszę bardzo, cieszy więc na to, a koncepcja dalej. I ktoś tutaj nikt nie jest taki, że tak powiem, że nie wie, co czeka nas. 20 rok czy 15, co z gazem i nikt tutaj nie będzie tutaj przebawał tego, czy czegoś nierealnego, tak? Mając też na względzie pozyskanie środków zewnętrznych. Podstawa prawna. Paragraf pierwszy, ustęp pierwszy. Wyraża się zgodę na wniesienie przez miasto Maków Mazowiecki wkładu pieniężnego do Juma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Makowie Mazowieckim celem podwyższenia kapitału zakładowego tejże spółki o kwotę 308 tysięcy złotych. Słownie 308 tysięcy. Ustęp drugi. W zamian za wkład pieniężny wniesiony celem podwyższenia kapitału zakładowego miasto Maków Mazowiecki obejmuje w Juma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Makowie Mazowieckim 616, słownie 616 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, które to powstaną w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z postanowieniem ustępu pierwszego. Paragraf drugi, ustęp pierwszy. Wyraża się zgodę na wniesienie przez miasto Maków Mazowieckich wkładu niepieniężnego do Juma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Makowie Mazowieckim celem podwyższenia kapitału zakładowego tejże spółki o kwotę 385 tysięcy złotych. Słownie 385 tysięcy. Ustęp drugi. W zamian za wkład niepieniężny wniesiony celem podwyższenia kapitału zakładowego miasto Maków Mazowiecki obejmuje w Juma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Makowie Mazowieckim 770 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, które powstaną w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z postanowieniem ustępu pierwszego. Ustęp trzeci. Wkład niepieniężny, o którym mowa w ustępie pierwszym, stanowić będą składniki majątkowe należące do miasta Maków Mazowieckich
postaci nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 10409 m kwadratowych położonej w Makowie Mazowieckim, składającej się z działek numer 25/1, 26/1, 2691/11 o wartości brutto 385 tysięcy zł. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Nie widzę. A więc 5 głosów było za, 7 przeciwnych. Informuję, że uchwała nie została podjęta. W tej chwili ogłaszam 15 minut. Z tego powodu, że uchwała, której nie przyjęliśmy, pociągała za sobą konsekwencje finansowe, które pan skarbnik w tej chwili poprawił. Czyli pieniądze, które miały być przeznaczone do urzędu, zostają w budżecie miasta. I w tej chwili już mamy projekty uchwał. Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. W stosunku do materiałów, które Państwo otrzymali wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję, nastąpiły takie zmiany. Jedne zmiany wynikają z zarządzenia burmistrza miasta w ciągu tygodnia, które podjął odnośnie dokonania zmian w budżecie. Zmiany te polegały na zmniejszeniu dotacji celowej z budżetu państwa. I jest to kwota 3178 zł. W stosunku do tej uchwały, która za chwilę będzie czytana, to wielkości dochodów i wydatków zmniejszyły się o te 3178 zł, jak również wydatki i dochody bieżące. Jeżeli chodzi o dzisiejsze uchwały głosowane na sesji i uchwała, która nie została przyjęta, skutkuje to tym, że załącznik numer 1 Państwa się nie zmienia, natomiast załącznik 2 ulega zmianie takiej, że jest tylko i wyłącznie zmniejszenie nakładów na zakup i objęcie udziałów w spółce przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, to jest kwota 250 tysięcy złotych. Nie ma natomiast podatku VAT i nie ma zmniejszenia nakładów na inwestycje budowy sieci cieplnej od ulicy Generała Pulaskiego do ulicy Moniuszki. Pozostałe zmiany, czyli rozłożenie pożyczki na raty, tak jak w pierwotnej uchwale było, tak zarówno jest w tej uchwale. To by były wszystkie poprawki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Obradujemy w tej chwili nad punktem podjęcia uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Maków Mazowieckich na lata 2013-2019. Kto z Państwa radnych w tym temacie chciałbym zabrać głos? Nie widzę, a więc odczytanie projektu uchwały. Poproszę pana Barańskiego. Uchwała nr 38, łamane na 249, łamane na 2013 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckiej z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Maków Mazowiecki na lata 2013-2019. Na podstawie artykułu 226, artykułu 227, artykułu 228, artykułu 230 ustęp 6 i artykuł 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2013 roku o finansach publicznych Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale numer 26 łamane na 183 łamane na 2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Maków Mazowieckich na lata 2013-2019 załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem do niniejszej uchwały.
trzeci, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Pochwali się przewodniczący radny Władysław Sobielski. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Informuję, że na 14 radnych obecnych 12 osób głosowało za przyjęciem uchwały, jedna osoba przeciwna i jedna wstrzymała się głosu. Informuję, że uchwała została podjęta. Następnym punktem jest podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian. Jedna osoba głosowała przeciw i a pani Wiesza wstrzymała. Proszę wyżej rękę podnosić, bo ja naprawdę nie zauważyłem, czy po prostu pan zasłonił. 11 osób za. Dlatego właśnie te błędy tak wynikają. Bardzo proszę wyżej rękę podnosić. 11 osób za, 2 osoby się wstrzymały i jedna była przeciwna. Przechodzimy w tej chwili do punktu następnego. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej miasta Marszałkowskiego na 2013 rok. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, więc odczytanie projektu uchwały. Proszę pana Dąbrowskiego. Uchwała nr 38, łamane przez 250, łamane przez 2013. Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej miasta Maków Mazowieckim na 2013 rok. Podstawa prawna, paragraf pierwszy. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Maków Mazowieckim na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2. Paragraf drugi. Budżet miasta po zmianach określonych w paragrafie pierwszym wynosi dochody w łącznej kwocie 29 324 261,4 grosze. Z tego bieżące w kwocie 27 934 961,4 grosze. Majątkowe w kwocie 1 389 300 zł. Wydatki w łącznej kwocie 31 499 749,85 groszy. Z tego bieżące w kwocie 25 427 606 zł 85 groszy, majątkowe w kwocie 6 072 143 zł. Paragraf trzeci, ustęp pierwszy. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu miasta w wysokości 2 175 488 złotych 81 groszy, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 353 600 zł, zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 102 780 zł, wolnych środków w kwocie 719 108 81 groszy. Ustęp 2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6 121 888 złotych 81 groszy oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3 946 400 zł zgodnie z załącznikiem nr 3. Paragraf 4. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych na 2013 rok, które po zmianach wynoszą 6 072 143 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta. Paragraf 6. Ustęp 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013. Ustęp 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.